Witajcie kochani, jest mi niezmiernie miło znowu gościć w waszych domach. Dziękuję, że jesteście bardzo, bardzo, bardzo i zapraszam na filmik. A to, że dzisiaj jest 6 grudnia, to pokazuję wam prezenty, które dostaną moi najbliżsi. I tak, w sumie te rzeczy, czyli tak, taki zestawik, temperówka, dwie gumki, dwie temperówki, tak, bo to są dwie temperówki, dwie gumki Spidermana i piórnik z Bakugana. Piórnik jest super, jest na trzy części otwierany. W pierwszej części mamy ołówek, gumkę, temperówkę, linijkę, notesiki, nożyczki. Środkowa część. Kredki ołówkowe, cały zestaw z napisem Bakugan. Z tej strony. I trzecia część, ostatnia, mazaki. Mazaki. Ten piórnik, ten zestaw, to będzie prezent dla synka mojej przyjaciółki. Ustanie go w takiej paczuszce z Kubusiem Puchatkiem. Nie widzieliśmy się 4 lata, więc warto dać mu prezent. Jest w pierwszej klasie, więc myślę, że się te przedmioty sprawdzą. I tak, dwie książeczki dostanie. Jest to Opowieść z morałem, taka cieniutka w miękkiej okładce. Bardzo fajnie się czyta, bo duże literki, dużo obrazków. Na środku kolorowanka. I druga w twardej okładce, już taka lepsza. Encyklopedia dla dzieci, dinozaury. W środku wygląda tak. Też jest bardzo ładnie wykonana. Myślę, że będzie zadowolony. No, dinozaury, jak to dinozaury, dzieci uwielbiają dinozaury. Także to dostanie synek mojej przyjaciółki, jak pojedziemy na Mikołaja. Druga rzecz. Też dwie książki dostanie synek mojej bardzo dobrej znajomej. Ja raz na jakiś czas do nich zaglądam, po prostu zawsze czeka, co ode mnie dostanie. Zawsze są, przeważnie są to zabawki. A teraz postawiłam na książki i też książka w grubej okładce. Kilka stron o dinozaurach. Myślę, że będzie mu się fajnie oglądało, bo on jeszcze czytać nie umie, jest bardzo mały. Ale myślę, że będzie też zadowolony. I druga książka. 100 pytań i odpowiedzi. Tu będzie musiała mu pewnie mama pomóc. O ludzkim ciele. Co chciałby wiedzieć, a w sumie małe dzieci zadają najwięcej pytań, więc może i jego mamie też to się przyda. I tak, też twarda okładka, mało stron, ale dużo rysunków, dużo wiadomości. I dalej, zestaw, ten co wam pokazywałam, krem z witaminą E, pojemność 300 ml i do tego będzie ziaja przeze mnie sprawdzona, więc myślę, że też się przyda. Ten prezent idzie do mojej babci pod choinkę. Druga babcia dostanie ten krem do masażu, też ma 300 ml. Lawendowy. Ona uwielbia takie zapachy konwalejowe, lawendowe, więc myślę, że też u niej się sprawdzi. I dostanie też perfumy, te, które widzieliście. Ja mówiłam, że nie są moje zapachy, ale myślę, że akurat mojej babci się to spodoba z tym dzwoniącym serduchem. To będzie dla drugiej babci, też na gwiazdkę. Wiecie, starszym osobom raczej ja nie robię prezentów mikołajkowych. Więc dostaną to na gwiazdkę. Na gwiazdkę również prezent, też perfumy, które wam pokazywałam w tym pięknym flakoniku dla mojej teściowej. Ona lubi takie zapachy, więc też wiem, że będzie zadowolona. Nie kupuję jej co roku perfum, co jakiś czas. Bo co roku jak się dostaje to samo, wiecie, co roku kapcie albo skarpety. No nie jest to fajne. Może być co drugi, co trzeci rok. Także akurat w tym roku postawiłam na perfumy dla teściowej. Ten zestaw, którego nie otwierałam, tylko wam pokazałam. 100 ml, 75 perfumy i krem, balsam do ciała i rąk. Ten powędruje do mojej przyjaciółki. Jak się nie zobaczymy, to wyślę pocztą. I teraz takie malutkie, dowcipne prezenty dla mojej siostrzenicy, która
Boże Narodzenie będzie miała równe półroczku z pomponikiem. No wiecie, no gwiazdka, więc i Mikołaj, a że jest najmłodsza w rodzinie, myślę, że będzie fajnie wygląda. Pewnie będzie trochę za duża, bo główkę ma małą, ale za to takie sprytne, no i przy okazji wiecie, jak ma na imię, więc Zuzia. Takie sprytne, małe śliniaczki. W jednym jest napis schabowy proszę, a w drugim jest napis Zuzia, żeby nie było. Dalej mam już tylko dwa prezenty. Są to prezenty ze złota i to powędruje do mojego szwagra. To jest literka M, nie wiem, czy tu da się tak przybliżyć. No nie, z daleka lepiej. To jest literka M, na takim papirusie, tak jakby papirus, z jednej i z drugiej strony zawinięte i duża literka M. I dla dziewczyny mojego szwagra to jest delikatna literka J. Tu nie zobaczycie w ogóle. Oj, ucieka mi. Bo jest naprawdę maleńka, tak jak widać. No ale dla kobiety myślę, że... Tak próbuję z każdego kąta. No nie widać. No ale musicie mi uwierzyć na słowo. Przez tą literkę J jeszcze przebiegają dwa takie małe diamenciki. One nie są prawdziwe, tylko złoto jest prawdziwe. To są wszystkie prezenty, które do tej pory zebrałam i wiem, że będzie rodzina z nich zadowolona. Nie ma tu prezentów dla moich rodziców, ponieważ moi rodzice bardzo chcą mieć psa, to znaczy psa w sensie sukę, Yorka, i po prostu szukam i na gwiazdkę dostaną psa, będą zadowoleni. Nie ma też prezentu dla mojej córki, ona sobie zażyczyła aparat fotograficzny. Prezent jest w trakcie realizacji, także też będzie zadowolona, bo go dostanie. I nie ma prezentu dla mojego męża. Jest też w trakcie realizacji. Ja zawsze mam bardzo dużo pomysłów dla mojej córki i dla mojego męża, z tym, że moja córka już jest w tym wieku, że sama sobie wybiera, ona już nie lubi niespodzianek, wybiera sobie sama prezenty. Ja ją zawsze, nie no, tak 2 lata, może 3, pytam, co by chciała, niech zrobi listę i wtedy wybieramy z mężem to, co jest dla niej najlepsze, praktyczne. Coś szalonego też zawsze dostanie. No i tak, jak się podobało, to wiecie, co zrobić, jak nie, to... Komentarze czekają. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Cóż, ciepła domowego ogniska, prezentów, zdrowia przede wszystkim. No i tak, ja się z Wami żegnam. Pa, pa. Jeszcze jedna maleńka uwaga, bo przy złotych wisiorkach, literkach, jeden będzie w takim czarnym, zamszowym etui, to pewnie będzie dla szwagra, bo ten jest taki bardzo odblaskowy, srebrny. One są na ściągacze, także będą się prezentować super pod choinką. No i tu jeszcze położyłam karteczki. Wiecie, zawsze się dostaje w prezencie, albo gdzieś tam jest dołączone, albo trzeba kupić. Mnie zostało po zeszłym roku. To są takie malutkie pocztóweczki, na których z tyłu się pisze, dla kogo jest prezent. Wkłada się, doczepia się, nie wkłada się, doczepia się albo do torebki, albo do papierów, w których jest zapakowany prezent. No i tak, i to wszystko. Pa, pa.